Witam Was serdecznie. Jarosław Madzia, Plażowy Serwis. Tym razem nie na piasku, a w górach trenowała nasza kadra, gdyż mieli zgrupowanie w Szczyrku, gdzie mieli okazję nie tylko poznać naszą piękną polską przyrodę, a również nowych uczestników, zintegrować się z nimi i spędzić wspólnie czas. Witam Cię, Piotrze, w naszych samochodowych studiach. Powiedz mi, jak wspominasz ostatni obóz z kadrą w Szczyrku? Cześć, cześć Jaro. Wiesz co, no, ostatni obóz był na pewno obozem wyjątkowym, bo mieliśmy go w Szczyrku, jakby nie patrzeć. Dla siatkarza plażowego nie jest to normalne, a tym bardziej, że był to dla nas obóz taki fajnie zamykający sezon 2020 i otwierający sezon 2021, gdzie mogliśmy się spotkać całą grupą, zarówno kadrą A, jak i kadrą B. Byli wszyscy trenerzy, no poza w sumie jedną osobą, trenerem Spirosem, który jest Grekiem i no, ze względu na sytuację, jaka jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie, no nie mogło go z nami być. A tak to super sprawa, naprawdę bardzo fajnie było. Jakie mieliście treningi po zachodzeniu po górach? Wiesz co, głównie skupialiśmy się na tym, żeby chodzić po górach, dobra, niech będzie, nad budowaniem tak naprawdę i wracaniem do treningu siłowego, bo jednak mówię, jest to taki początek, więc mieliśmy siłownię, jakieś gry i zabawy ruchowe, bo tak to trzeba nazwać, na hali, no i chodziliśmy po górach, więc trzy takie rzeczy, plus odnowę na różnego typu saunach, biczach wodnych, taki no, związane, że tak powiem, z basenem, z wodą bardziej rzeczy. A jakie macie wyzwania na najbliższy kwartał? Powiem tak, pojawił się kalendarz SVB i ten kalendarz wygląda tak, jak słyszeliśmy, że chcą już wcześniej zrobić, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. To znaczy, rok 2020, sezon, ten, który był teraz, rozpoczynał się w marcu turniejem czterogwiazdkowym w Katarze i w Meksyku bodajże. I tak samo teraz chcą zrobić. To znaczy chcą, żeby był turniej Meksyk, Katar i potem utrzymać to samo granie, które miało być w sezonie 2020, żeby po prostu był no, podobny sezon, bo jednak ten sezon teraz jest sezonem olimpijskim, tak jak ten poprzedni miał być. No, tak to trzeba nazwać. Czyli po prostu jakby powtarzają sezon poprzedni, aby jeszcze raz wrócić do sezonu olimpijskiego, żebyście mogli się przygotować i zdobyć odpowiednie punkty. Dokładnie tak. Taki jest plan, a czy to wypali, no zobaczymy, jaka będzie sytuacja, ale na tę chwilę tak to funkcjonuje. Dziękuję Ci, Piotrze, bardzo za tą krótką, ale pełną konkretów rozmowę. Życzę Ci wesołych świąt tak po prostu i dużo, dużo siły po tych świętach. A ja Tobie życzę dużo, dużo zdrówka, wesołych świąt, dużo siły i szerokiej drogi. Bezpiecznie. Wzajemnie. Z odwiedzania podobnych miejsc i przyjaźni z takimi maszynami znany jest człowiek, który ostatnio wyjątkowo w parze z Piotrem Janiakiem wygrał turniej w Spale. Michał Korycki, zawodnik i trener. Zobaczmy, co ma do powiedzenia o tym turnieju. Podobno wygrałeś turniej w Spale. Trudno było? Trudno było, ale głównie ze względu na to, że odbywał się w takich no, niecodziennych warunkach. Raz, że na hali i dwa, że tak naprawdę w środku zimy, czyli tego okresu, gdzie na co dzień nie gramy. Z Piotrkiem Jankiem no, raczej od razu byśmy wpisani jako faworyci tego turnieju. Aczkolwiek, no mówię, warunki jakby sam przygotowania tego turnieju były dosyć krótkie. Więc sam wynik chyba był najlepszy z tego wszystkiego, no bo gra na pewno zostawiała wiele do życzenia. A jakie plany masz na najbliższy miesiąc, dwa? No teraz FVB ogłosiło wstępny kalendarz rozgrywek. Na ten moment wpisane są turnieje już w lutym i w marcu, jedno i dwugwiazdkowe w Rwandzie, Katarze i Malezji. No liczymy na to oczywiście, że COVID nie popsuje znowu planów na rozegranie tych turniejów. No i mam nadzieję, że przynajmniej w kilku z tych Pucharów Świata uda się zagrać. Dzięki Michał za rozmowę, do usłyszenia następnym razem. Dzięki bardzo, pozdrawiam i wesołych świąt. Wzajemnie. Mimo, że piasek zimny i warunki nie do końca pozwalają teraz na grę w siatkówkę plażową,
to mamy już w naszym kraju obiekty, które umożliwiają taką grę przez cały rok. Jeden z nich jest w okolicach Gliwic i nazywa się Fabryka Sportów. W tym obiekcie możecie również uczestniczyć w zimowej lidze siatkówki plażowej. Wszelkie informacje na temat tej ligi są na ich fanpage'u. Miałem wspomnieć o turniejach, które mogą się tam odbyć w najbliższym czasie, ale niestety, czasy jakie są, takie są i teraz nie wszystko jest pewne. Tak więc monitorujcie na bieżąco ich media społecznościowe i śledźcie informacje na temat turniejów. Zapraszamy, gdyż naprawdę atmosfera jest tam przednia. Teraz pogoda plażówce troszkę nie sprzyja, gdyż powiem szczerze, że uszy bardzo marzą. Jednak wielu z Was wiem, że nawet w takich warunkach odbywa treningi lub też takie swoje mini zawody. Pokażcie nam, jak to robicie, wyślijcie zdjęcia, nawet filmik, a chętnie pokażemy Wasze dokonania na plaży. Jeszcze jedna ważna informacja. Mariusz Rzeszotek na swojej stronie rzeszotek.pl stworzył quiz o siatkówce plażowej. Sprawdźcie go, gdyż jest to idealna zabawa na te chłodne dni. To już wszystko w tym pilotażowym, świątecznym odcinku. Jeśli macie jakieś plażowe newsy, podsyłajcie. A w imieniu całej ekipy Proskosu życzę Wam wesołych świąt oraz naprawdę szczęśliwego, plażowego, nowego roku. Do zobaczenia.